Na program zaprasza Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia. Dzień dobry Państwu. Pytanie kolejne spłynęło od zatroskanej o zdrowie swojego taty córki. Mój tata stosuje przewlekle środki przeczyszczające, chemiczne i ziołowe. Czy można jakieś zioła? Można. Bo trzeba zacząć w ogóle od tego, że stosowanie środków przeczyszczających, zarówno ziołowych, jak i syntetycznych, nie jest dobre, bo to nie jest leczenie zaparć. Leczeniem zaparć jest poprawa funkcji jelit, czyli odpowiednia perystaltyka. I zioła często sobie dobrze z tym radzą, ale nie zioła typowo przeczyszczające, jak kruszyna, żewień czy też senes. W ogóle te trzy surowce są dość kontrowersyjne, dlatego że mogą wywołać u pacjenta obniżenie się poziomu potasu w surowicy krwi, a jeżeli chodzi o osoby starsze, a tu mamy do czynienia z taką osobą, no to może to spowodować zaburzenia rytmu pracy serca, więc tylko ostrożnie z senesem, z kruszyną, to są środki silnie działające i raczej ja ich nie stosuję w swojej praktyce. Cóż zatem zrobić? No, trzeba te jelita pobudzić do działania i takim dobrym sposobem na to jest stosowanie preparatów bogatobłonnikowych. Po prostu one powodują, że te jelita szybciej pracują i pasaż, przesuwanie się treści pokarmowej, czyli perystaltyka, staje się prawidłowa. Jaki błonnik? No najlepiej błonnik z nasion owsa, z babki płeszczyk czy babki jajowatej. To są takie najlepsze, że my takie połączenie stosujemy. Na ekranie Państwo widzicie taki preparat o działaniu prebiotycznym i probiotycznym, czyli symbiotycznym. On jest używany zarówno w leczeniu zaparć, jak i w uzupełnieniu diety u osób, które biorą antybiotyki, bądź też mają jakieś zaburzenia we florze jelitowej. Więc to ta zasada, o której już Hipokrates kiedyś mówił, że u osób starszych jelita stają się bardziej leniwe z wiekiem, to się tak dzieje. Tutaj się nam bardzo dobrze sprawdzi, jeżeli będziemy dawać błonnik, to one będą lepiej funkcjonować. Na początku dajemy dawkę dużą, nawet 3, a nawet 4 łyżeczki rozpuszczone w wodzie. No w jednej szklance się nie uda, ale w dwóch szklankach się już uda. A potem już dawki mniejsze. Dlaczego się to będzie tak ładnie nam leczyć? Dlatego, że nie jedynie błonnik będzie stosowany w terapii. Drugim takim sposobem jest stosowanie ziół poprawiających trawienie. I tutaj na czoło wysuwają się takie surowce zielarskie jak mniszek, jak krwawnik. To jest taka czołówka. Boże drzewko, mięta, dziurawiec. To wszystko są surowce, które można stosować. My najczęściej zalecamy krople ziołowe i taka receptura tych kropli ziołowych jest na ekranie. Natomiast czasami też używamy mieszanki ziołowej. Ona ma też takie działanie goryczowe. Jest tam też cykoria, drapacz. Dodajemy jeszcze tego krwawnika, mniszka, rumianka czy mięty. I tutaj ta receptura również jest na ekranie. I albo to można stosować zamiennie. Czyli nie tylko środki pobudzające perystaltykę, takie jakim jest błonnik, ale także środki, które poprawiają trawienie. I z wiekiem, z czasem okaże się, zwykle jest to kwestia miesiąca, półtora miesiąca, że te jelita zaczynają funkcjonować w sposób prawidłowy. Sponsorem programu był Bonimet, producent leku roślinnego Gastrobonisol, pomocnego w zaburzeniach trawienia.